Hej, siemanko, to Miast 16. Witam Was w kolejnym teście energetyków na kanale. Dzisiaj energetykiem testowanym jest nowy Red Bull The Summer Edition Juneberry. Ciekawe, co to będzie za smak. Czy Juneberry to jest będzie jakaś. Berry to jest malina. To będzie jakiś smak malinowy. Zobaczymy, co to jest. No, to jest w ogóle dziwne, bo dopiero co świeżo zaczęła się wiosna, a tu mamy już edycję taką wakacyjną Red Bulla. Dobra, lecimy. Uwaga. Spoko jest. Spoko owocowy smak, ale jest trochę za słodki ten energetyk. Ile tu jest w ogóle cukru? 11 gram cukru, no tak, oczywiście. Musi być tyle, bo czemu nie? 11 gram całkiem sporo, jak na taką puszeczkę małą. Ale nie jest to jakoś super przesłodzony energetyk, bo były gorsze energetyki, które miały w sumie więcej cukru. Które kiedyś testowałem, które smakowały paskudnie z taką ilością cukru, którą tam kiedyś zauważyłem w składzie. Szczerze, przepraszam, bo trochę zachorowałem. Energetyk fajny. Właśnie Red Bull co jakiś czas wypuszcza jakieś nowe smaki, ale co trochę te niektóre smaki, no nie są jakieś szczególnie dobre. Na przykład ten bordo, nie bordowy, tylko on ciemno-niebieski był paskudny. Pamiętam, że smakował jakąś nie borówką, tylko co nie pamiętam, już dawno nie piłem tam tego Red Bulla. Ten ma naprawdę fajny owocowy posmak. Daję tutaj notę 6 na 10 i zastanawiam się, czy będzie on dobrze smakować z Jagerem. Więc robimy teraz drinka i wyjdziemy się po cięciu. Proporcje, które tutaj zastosowałem, to są 1 do 3, czyli jedna dawka Jagera i właśnie tak z 3 dawki Red Bulla. Czyli całkiem sporo tu wlałem. Testujemy. Oczywiście w drinku. O, naprawdę dobry drink wyszedł. Chociaż nie wiem, czy ten taki mały Red Bull to nie jest za mało na taki pół litra tego Jagera. No bo szczerze czuję dalej Jagera, ale nie czuć tej właśnie mocy Jagera. Ten energetyk właśnie dobrze tłumi moc Jagera, ale zostawia dalej fajny smak. Fajny właśnie posmak Jagera, ale żeby właśnie zrobić takiego dobrego drinka, trzeba dobrze odmierzyć proporcje Red Bulla i Jagera, albo jakiegokolwiek energetyka z Jagerem, żeby właśnie Jager dobrze smakował, żeby nie było tak, że wlejecie sobie gdzieś tyle Jagera, a resztę energetyka i będzie smakować wam jakimś paskudnym, nie wiem, najbardziej paskudnym energetykiem, jaki jest na rynku. To był chyba Monster czerwony, truskawkowy, on był najbardziej paskudny i szczerze, jakby dał mi ktoś takiego drinka z tamtym Monsterem, to nie wypiłbym go, a z tym energetykiem jest dobrze. Nie ma tragedii. Ja szczerze spodziewałem się czegoś lepszego niż taki smak. Ale nie ma tragedii. Mogło być zawsze gorzej, jak w przypadku Monstera truskawkowego, czerwonego, który był tak chujowy, że jak go wypiłem, że się napiłem się go, mówiłem, że niedobry, nie smakuje mi. I potem właśnie kupiłem, za jakiś czas pomyliło mi się, kupiłem właśnie Monstera czerwonego truskawkowego, piję go, mówię, o cholera, to ten Monster, którego nie lubię. I wiecie co zrobiłem? Wylałem go normalnie do ko wylałem go potem do zlewu, bo tak mi nie smakował. A ten Red Bull? Polecam tego Red Bulla z Jagerem. Bardzo dobry smak. Bardzo dobrze komponuje się z Jagerem. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Lajkujcie filmy, udostępnijcie film znajomym, zapraszam was także na poprzednim filmie, do następnego, hej, siemanko, to Miazga 16, widzimy się w kolejnych filmach, cześć, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy znajomym, siemanko.